Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w historiach niecodziennych. Dzisiaj zacznę od słów przepraszam do tych wszystkich, którzy w zeszłym tygodniu czekali na kolejny odcinek historii niecodziennych. Niestety on się nie pojawił z przyczyn nie do końca zależnych ode mnie. Także bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Jednocześnie bardzo cieszy mnie to, że jesteśmy razem podczas tych historii, że Państwo słuchają ich że one inspirują, dodają takie nadziei otuchy. No bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za zaufanie i dziękuję za towarzyszenie. No a teraz zacznijmy w takim razie od wstępu. Karolina Jurga. Niecodzienne historie. Podcast o demencji. Są to historie z czułością, z miłością, z troską w tle. Dziś historia o pani Oli, która w słowie my spokój, nadzieję, poczucie siły i sprawczości odnalazła. Zaczynajmy. Ta historia zaczęła się 14 lat temu. Moja mama Danusia opiekowała się wtedy swoją ciocią. Na blisko 10 lat razem z moim tatą przeprowadzili się do Warszawy z Małopolski. Ciocia chorowała na demencję. W 2010 roku zmarła. I właśnie w tym momencie zaczęły się dziać trudne i niezrozumiałe dla mnie i całej naszej rodziny sprawy. Z chwilą śmierci Cioci mama odcięła się od życia. Przesypiała całe dnie, nie potrafiła niczym się zająć, żadnymi domowymi obowiązkami, straciła nawet zainteresowanie czymkolwiek. W dodatku stała się bardzo nerwowa, krytyczna, zgorzkniała, dużo okrzyczała. Na początku myślałam, że to żałoba, wypalenie, że za chwilę przejdzie, że znowu odzyskam moją troskliwą, serdeczną, czułą mamę. Najtrudniejsze było dla mnie to, że dawniej dużo przytulałyśmy się, a teraz mama traktowała mnie jak obcego, jak intruza, wręcz odpychała mnie, kiedy próbowałam się do niej przytulić. To bardzo bolało. Paniolu, wyobrażam sobie, jak bardzo trudne to musiało być. Poprosiłam o pomoc koleżankę, która była psychiatrą. Zdiagnozowała u mamy depresję. Mhm. No tak, wszystko się zgadzało. To ta długotrwała opieka nad ciocią przyczyniła się do tego, ale to kiedyś przejdzie, myślała. Mama, pokolenie Silver Generation, leczenie psychiatryczne uznawała za powód do wstydu i porażkę życiową. Niestety tak jest, że bardzo często właśnie ludzie tak odbierają, że leczenie psychiatryczne to jest wstydliwe, bo mam coś z głową, bo coś ze mną nie tak, bo już zwariowałam. I to nie tylko osoby starsze z tego pokolenia Silver, ale również osoby młodsze. Jeszcze jest taki stereotyp, że wstyd iść do psychiatry, a przecież psychiatra leczy choroby psychiczne, leczy różnego rodzaju zaburzenia. Tak samo jak kardiolog leczy serce, a okulista leczy oczy. Ale czy tam dalej? Tato w tym czasie przejął właściwie wszystkie obowiązki domowe, a mamy zabierał na długie spacery do lasu czy na przejażdżki rowerowe. Początkowo nawet świergot ptaków w lesie był dla mamy uciążliwy. Postanowiliśmy poszukać pomocy psychologiczno-duchowej, i wybraliśmy się w trójkę, mama, tato i ja, na warsztaty antydepresyjne organizowane przez ojców Benedyktynów w Tyńcu. Świetnie, że takie warsztaty są, czyli takie całościowe objęcie ducha, umysłu, ciała cudownie. Tam, pierwszy raz od prowadzącej usłyszałam, że w przypadku mamy to jest raczej początek demencji, a nie typowa depresja. Tak, to właśnie bardzo często tak jest, że depresja może być predyktorem, czyli takim początkiem rozwijającego się procesu otępiennego, czyli demencji. No, bardzo trudna sprawa, różnicowanie depresji i demencji, więc wyobrażam sobie, że to mogła być taka mała zmyłka. No, i czytam dalej. Dziś wiem, że depresja może być początkiem demencji albo jej towarzyszyć. Dokładnie tak. Jak to usłyszałam, to zupełnie wyparłam. Nie, no jak? Przecież rok temu to mama zajmowała się chorą ciocią. Na pewno ta lekarka nie ma racji. Tak pomyślałam. Paniolu, bardzo często tak właśnie opiekunowie, bliscy reagują na informacje o demencji. Można powiedzieć, że to jest właśnie ten pierwszy etap żałoby po stracie, czy po usłyszeniu choroby, która jest procesem i której nie da się wyleczyć. Ale bardzo często tak właśnie jest, że nie, to niemożliwe, jest takie zaprzeczanie, na pewno lekarka się pomyliła, na pewno wszystko wróci do normy, zostaną przyjęte leki i wszystko będzie ok. Także, Pani Olu, bardzo często opiekunom bliskim towarzyszą takie myśli. Czytam dalej. Źle mi było, jak przyjeżdżałam do rodziców. Ciągle byłam krytykowana przez mamę za to, że nie właściwie sprzątam, w złym momencie myję okna. Nie tak jestem ubrana i tym podobne. Wybuchały awantury. Mama oczywiście miała lepsze i gorsze dni, ale nie było łatwo. Mijały lata, nastał czas względnej stabilizacji. Mama, co prawda, właściwie nie angażowała się w zajęcia domowe, ale tych awantur może było trochę mniej. Albo ja nauczyłam się na nie reagować. Do tego zachęcał mnie mój tato. To on na co dzień mieszkał z mamą i na co dzień się jej uczył. Ja przyjeżdżałam raz na dwa tygodnie. Mam jeszcze dwóch starszych braci, którzy też zaglądali do rodziców. Cały czas czekałam na zmianę. Przecież kiedyś musi wrócić ta dobra mama. Kiedy było naprawdę źle, w myślach nazywałam ją trucicielką i wciąż czekałam, aż ktoś coś ją odczaruje. Jakieś dwa lata temu, kiedy rodzice mieszkali na czas remontu u nas w Krakowie, mama po raz pierwszy mnie nie poznała. Myślała, że to pielęgniarka. Nie poznała też taty, myśląc, że to jej tato. Och, Paniolu, bardzo współczuję, bo to musiał być taki trudny moment zderzenia się. Wielokrotnie słyszę na konsultacjach, że to był dla mnie szok. Moja mama zaczęła mówić do mnie, proszę pani. Wtedy bardzo trudno się odnaleźć. W takiej sytuacji można zareagować tak, jakby wchodziło się w świat osoby chorej. Ja wiem, że z początku, za pierwszym razem to jest szalenie trudne. I te reakcje są różne, najczęściej takie, mamo, ale dlaczego ty widzisz we mnie pielęgniarkę? Ja jestem i zaczynamy opisywać. Ja Karolina, przecież twoja córka urodziłaś mnie tyle i tyle lat temu. Natomiast dobrze jest dać takie poczucie bezpieczeństwa. Aha! Wszystko w porządku, ja się tym zajmę. Jestem tutaj, żeby pomóc. Czyli takie ogólne zdanie, żeby rzucić, które nam pomoże odnaleźć się w tej sytuacji, ale też da poczucie bezpieczeństwa naszemu bliskiemu, który w danym momencie zupełnie nas nie rozpoznaje, i w jego świecie rzeczywiście w danym momencie jesteśmy tą osobą, którą nas widzi, czyli tak jak pani tutaj napisała, pielęgniarką. No, i czytam dalej. Przez ostatnie 2-3 lata mama zaczęła mieć problem z ubieraniem, zarywaniem nocy, przesypianiem całych dni i orientacją w terenie, także z dotarciem do domu. W czerwcu 2023 roku pojechaliśmy na wizytę do geriatry. Pani doktor troskliwie zajęła się mamą, przepisała leki na tak zwane gorycz życia i leki aktywizujące. Od tego czasu zaczęłam odzyskiwać powoli Moją dawną mamę. Z czasem zaczęłyśmy się przytulać. Hmm, wyobrażam sobie, pani Olu, że to był dla pani piękny moment, ale i pewnie wzruszający, że w końcu mama przytula. Od jakichś dwóch lat pomagam mamie brać prysznic. W ostatniej chwili mój brat zrobił remont Łazienki, i mimo, że mama przez rok tęskniła za wanną i pomstowała na prysznic, to teraz jej jest łatwo wchodzić. I jest zadowolona. Doceniam każdy dzień, kiedy mama sama dopytuje się: czy jej pomogę w myciu? A wiadomo, może być różnie z tym myciem. Po długim etapie buntu, wypierania, niezgody na zastaną rzeczywistość, czekania na starą, dobrą mamę, weszłam, chyba po tej wizycie u geriatry, stopniowo w kolejny etap urządzania się w nowej rzeczywistości. Ładnie to pani nazwała, choć to trudne, urządzanie się w nowej rzeczywistości. Tak, ten, ten proces towarzyszenia osobie z demencją wymaga pewnego takiego urządzania się w nowej rzeczywistości, a ta nowa rzeczywistość co jakiś czas zmienia się i zaczyna być po raz kolejny nową rzeczywistością. I czytam dalej może sprawiła to diagnoza, otępienie. Może fakt, że zaczęłam czytać posty na Facebooku w grupie Demencja, Alzheimer, Otępienie? Swoją drogą serdecznie polecam tą grupę. Ona daje naprawdę bardzo, bardzo dużo wsparcia i też praktycznych wskazówek. I odkryłam, że te zachowania mamy są typowe dla bohaterów zamieszczanych postów. Może właśnie poczucie, że nie tylko mnie na całym świecie to się przytrafia, że inni mają podobnie, a nawet gorzej. W czerwcu 2023 roku połknąłem książkę Karoliny Jurgi: Dalna opiekun nie istnieje. Bardzo się cieszę, pani Olu i dziękuję za zaufanie. I jeszcze bardziej osadziłem się w akceptacji tego naszego rodzinnego wyzwania. Cieszę się, pani Olu, że ta książka dodała też światła, drogi, wskazówek, ale także, jak czytam, pewnej akceptacji tej sytuacji. Skorzystałam również z grupy wsparcia prowadzonej przez autorkę książki. Tak, pamiętam, pani Olu, to był dobry, piękny czas, ale i też pewnie trudny, a myślę, że bardzo, bardzo owocny. I zachęcam też wszystkich słuchających, którzy mają możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, czy to stacjonarnej, czy online, to zachęcam do korzystania z takiej pomocy. Dlatego, żeby nie pozostać samemu w tych różnych dylematach, myślach, emocjach, żeby móc powiedzieć innym ludziom, jak się czuję, jak się mam, co myślę, ale również, żeby usłyszeć od innych, jak oni się mają. I to też daje poczucie siły. Zresztą tak jak pani Olu, pani napisała trochę wyżej. We wrześniu po raz pierwszy dotarło do mnie, że w tej całej sytuacji nie tylko mama czy zmęczony tata są ważni. Ale i ja sama, bo od dłuższego czasu towarzyszyła mi myśl, że nie jestem wystarczająca, robię za mało, jestem egoistką, bo ośmielam się pracować, zamiast przeprowadzić się do rodziców. Po którejś z rozmów z Karoliną Jurgą nad moją kuchnią zawisło: Jestem wystarczającą córką i jak mam wątpliwości, to sobie zerkam na okap kuchenny. Pani Olu, jak bardzo się cieszę, pamiętam te nasze rozmowy. O tych wyrzutach sumienia, o tym poczuciu winy. Cieszę się ogromnie, że zobaczyła pani też siebie w tej całej sytuacji. Czytam dalej. Mocno nad tym pracuję, żeby nie ulegać myślom, że mogłabym więcej i lepiej. Moi rodzice w tym roku skończą 85 lat i będą obchodzili 60. rocznicę ślubu. Już teraz gratuluję. Mieszkają sami. Tato bywa bardzo zmęczona opieką nad mamą, dlatego we wrześniu zaproponowałam, żeby zgodzili się na catering. O! O dziwo przystali, no właśnie. Cudownie, pamiętam też tą rozmowę o cateringu fantastycznie. W styczniu 2024 roku stan mamy pogorszył się. Najprawdopodobniej było to spowodowane infekcją dróg moczowych lub też covidem. Tak, te infekcje dróg moczowych bardzo często powodują, że widzimy, że osoba zaczyna się jeszcze dziwniej zachowywać. To znaczy przestaje chodzić, albo zaczyna mieć silniejsze urojenia, albo zaczyna mieć słowotok. No, coś co nagle się wydarza, to warto sprawdzić właśnie tą infekcję dróg moczowych. Czy tam nic się nie wdarło? Mama nie chciała jeść, pić, przez cały czas chodziła w koszuli nocnej, nie spała po kilka nocy. No właśnie, to są te objawy, czyli nagle coś. Wspólnie zdecydowaliśmy, że skorzystamy z pomocy opiekunki, która zaczęła przychodzić do mamy dwa razy dziennie: rano, żeby pomóc w ubraniu, wzięciu leków oraz aktywizacji, zwykle spacerze, i wieczorem, żeby pomóc przy wieczornych lekach, przebieraniu się i położeniu spać. Dzięki temu mama ma ustabilizowany rytm dnia i nocy. Wspaniale. Wszystkie opiekunki przyjmuje i akceptuje, co dziwne, bo raczej jest osobą powściągliwą i zamkniętą. A jednak nie ma co zakładać czarnych scenariuszy. Tak, Pani Elu, tutaj Pani napisała takie mrugnięcie oka. Tak, pamiętam te nasze rozmowy o tych czarnych scenariuszach i bardzo się cieszę, Pani Olu, że zobaczyła Pani, że niekoniecznie ten czarny scenariusz może się wydarzyć i nie ma co go pisać, bo możemy się martwić czymś, co nigdy nie nastąpi, a sytuacja może nas zaskoczyć pozytywnie. A my trochę nerwów przy tym pisaniu czarnego scenariusza stracimy. Więc nie ma co. No i czytam dalej. Początkowo mówiłam mamie, że pani opiekunka jest moją koleżanką, ale przy drugiej już nic nie musiałam kombinować. Czasem śmiejemy się z mężem, że tak jak my gimnastykujemy się, żeby mama przystała na nasze pomysły związane z pomocą, tak mama udaje, że nie zorientowała się w naszych fortelach, żeby nam nie było przykro. Być może, pani Olu, być może. Więc może mama w duchu też ma niezły ubaw z was. Dziś jest 7 marca. Piszę o tym wszystkim nie bez lęku o przyszłość, co będzie, jak mama już będzie leżała, czy jak tato pierwszy odejdzie. Ale wiem, że zamartwianie się na zapas nic nie da. Oj tak. Piszę to też z nadzieją, że damy radę przez to wszystko przejść. Damy. Bo w tej całej naszej podróży towarzyszy mi mój mąż Mateusz, który mnie wspiera i przypomina mi o odpoczynku tato, który jest na miejscu i który kocha mamę nieprawdopodobnie. Siostra taty, ciocia Zosia, która odwiedza rodziców zawsze w środy. Mój brat Przemek, który przyjeżdża do rodziców w piątki. Bratowa Kasia, która wspiera przy organizowaniu dokumentacji i bratanica Alicja, która po prostu dzwoni i odwiedza dziadków jak tylko może. Wujek Józek brat taty, który wspiera rodziców finansowo i dorzuca się do opiekunki razem ze mną i bratem. Cudownie paniolu, że udało się tą opiekę rozplanować na inne osoby, żeby po kawałeczku każdy miał wkład w tą opiekę, żeby każdy też miał siłę na tą opiekę i na to towarzyszenie. Bardzo się cieszę i jest to bardzo dobra droga, jak tylko jest możliwe, to warto prosić o pomoc, warto rozplanowywać tą opiekę, warto dzielić się godzinami, dniami, tak żeby ktoś przyszedł i pobył z naszym bliskim chorym, bo opieka w pojedynkę nie jest możliwa. Jeśli nie ma kogoś bliskiego, bo czasem tak się zdarza, że rodzina się odwraca, że bliscy przestają się kontaktować się i uważają, że nie ma problemu, to warto prosić o pomoc w zewnętrznych instytucjach, czyli na przykład w mopsach, gopsach, w różnych fundacjach, tak żeby poszukiwać, żeby brać to wsparcie, żeby nie bać się prosić o pomoc i nie uważać, że proszenie o pomoc jest porażką. I czytam dalej: Damy, jak pisze pani Ola, oznacza też rzesze ludzi dobrej woli, którzy podzielili się ze mną swoim doświadczeniem przebrnięcia przez wyzwania biurokratyczne w ZUS-ie czy Centrum Usług Społecznych. Na przykład przyjaciółka Kalina, która opiekuje się swoją mamą i dzieli się cennymi radami, lub po prostu mówiąc Ola. Powoli damy radę, przejdziemy przez to. O tak, to właśnie też jest bardzo duże wsparcie, kiedy jest ktoś, kto realnie podda jakąś myśl, wskazówkę, ale nie tak zwane dobre rady, nie mając zielonego pojęcia o tym, jak to jest towarzyszyć osobie chorej, ale po prostu z taką serdeczną radą, znając temat. No i jak pisze pani Ola, sama nie dałabym rady. Czuję wsparcie całej wioski. Och, cieszę się, pani Olu. To jest naprawdę ważne też, żeby środowisko zewnętrzne, czy ktoś w pobliskim sklepie, czy właśnie sąsiedzi, też wiedzieli o sytuacji. O chorobie mamy wiedzą nawet panie sąsiadki. O właśnie, o tym mowa. A ja jestem spokojniejsza, kiedy wiem, że jeśli spotkają mamę zagubioną, to bezpiecznie pomogą jej dotrzeć do domu. Tak. Właśnie o to chodzi. Czuję, że to wsparcie innych jest niezbędne. I mam z drugiej strony świadomość, że nie zawsze tak bywa, bo mój drugi brat z całą swoją rodziną zerwał relacje z rodzicami i z nami wszystkimi. O, właśnie, o tym mówiłam wcześniej, że czasem tak bywa. Dlatego tym bardziej cenię sobie drobne gesty często obcych ludzi. Na przykład sąsiadka pani Danusia podrzuca czasem rodzicom kawałek ciasta. Czy pani Karolina Jurga, która dopytywała o stan mamy, kiedy było naprawdę ciężko? Zrobiła się z tego pani Karolino niezła laurka i puszczone oczko. Czytam to, co pani Ola napisała. Tak, pani Olu, też się uśmiecham za tą laurkę, ale pamiętam ten, też ten czas, kiedy właśnie z mamą było ciężko. I pamiętam te krótkie SMSy, ale myślę właśnie, że one też były wspierające. Także cieszę się, że to do, do pani doszło i że tym dobrem też mogłam się podzielić choć w taki sposób. W poniedziałki o rodziców jestem ja. Coraz bardziej cenię sobie ten czas, bo oprócz pomocy przy kąpieli, wspólnych posiłków, pomocy w domu, wizytu lekarza mogę sobie pójść z mamą na spacer i mamy czas dla siebie jak dawniej. Czasem słuchamy sobie starych piosenek ze strony Muzyka przeciw demencji, mama uwielbia Augustowskie noce. Proszę też mamy o pomoc w kolorowaniu materiałów do pracy, robi to bardzo chętnie. Z tymi pomocami do pracy to też niezły fortel. Mama widzi dużą wartość w pomaganiu. Jakby wiedziała, że najpierw wymyśliłam, że będzie kolorowała literki, a dopiero potem pomyślałam, że nie mam wyjścia, muszę je jakoś wykorzystać w pracy, bo byłaby niezła chryja. Mama już nie jeździ na rowerze, ale czasem udaje mi się ją namówić na rowerek stacjonarny i wtedy ustalamy sobie, gdzie mama chce jechać. Na przykład na stację PKP, rzekę Białą Przemszę, wyliczamy kilometry i ruszamy. Świetnie, panie Olu. Też dobrze, żeby właśnie do tego był jakiś storytelling, jakaś opowieść. Coś, coś wokół tego, a nie tylko, żeby kręcić tymi nogami na rowerku stacjonarnym, bo tak trzeba. Świetnie. Tato ma wtedy czas dla siebie. Rozwiązuje krzyżówki i ogląda telewizję. Czasem jeździ na rowerze. Planujemy z wujkiem Juskiem, że zorganizujemy tacie wakacje, a ja wtedy na dłużej przyjadę do mamy. Wiem, że może być jeszcze różnie i trudno, i że będziemy stawali przed kolejnymi wyzwaniami, ale mam poczucie, że słowo my jest tu kluczem do spokoju, nadziei, poczucia siły i sprawczości. Pani Karolino, dziękuję. Ola. Pani Olu, ja również bardzo, bardzo dziękuję za podzielenie się swoją drogą od buntu, zaprzeczania, poszukiwania mamy, różnych emocji związanych z sobą samą, niezgody, poczucia winy, poprzez akceptację, spokój, poznawanie choroby, otwarcie się na pomoc innych. Po stworzenie my, czyli wspólnej opieki, wspólnego dawania dobra, i to też daje mamie pewien spokój, to też daje poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie każdy, kto uczestniczy w tej opiece, ma tą energię i ten spokój wewnętrzny, i tą cierpliwość do towarzyszenia mamie i może dawać tą miłość taką nieobarczoną wszelkimi obowiązkami czy takimi trudami. To bardzo cenne i bardzo cieszę się, że Paniolu odnalazła Pani ten spokój i że czyta Pani tą karteczkę, jestem wystarczającą córką, bo tak właśnie jest. Jest Pani pięknym człowiekiem i dzieli się Pani tym pięknem i dobrem nie tylko ze swoimi bliskimi, rodziną, ale też innymi ludźmi, dając swoje świadectwo i też wspierając w tych wzajemnych trudach. Warto się tym również dzielić. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii i jak zawsze do usłyszenia w następnej.